Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii, jaką jest Zagrajmy Five Nights at Freddy's 3. Nagrywam akrzynem, pierwszy raz od kilku lat. Podobno się zmienił, podobno wyszły dobre aktualizacje, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Nagrywam razem z kamerką, z kamerki internetowej, nie z telefonu, jak zazwyczaj, zobaczymy jak też ona wyjdzie. Więc cóż, jeżeli będzie coś nieperfekcyjnie, przepraszam was najmocniej, testuję dopiero wszystko. Dobra, nie będziemy owijać w bawełnę. New game i jedziemy z koksem. 5 dni przed przyjęciem. Spoczko. Golden Freddy. Toy Golden Freddy. What did he do this time? Co on zrobił w tym czasie? Czy coś w tym stylu. On patrzy w twoim pokoju znowu. Perfect English po prostu. Nie przestrasz się. Ja jestem z tobą tutaj. Aha, spoko. Puku puku stuku puku. These are my friends. Okej. Czyli mamy tu Chikę, Foxy'ego, Boniego oraz Freddy'ego. Tu mamy półkę. Tu mamy... Leży sobie nam... Otwierać policja. Bierzemy narkotyki. Czy my płaczemy? Ojej, narkotyki nam zabierają, więc się... Tak działają dopalacze, dzieci. Tak działają dopalacze, nie wolno ich brać. Jutro jest następny dzień, jest inny dzień, okej, spoko. No, każdy wie, jutro jest inny dzień, to chyba jest, prawda, logiczne. Dobra. Mamy Freddy'ego na łóżku. Ogólnie wiem, na czym polega mechanika tej gry, więc jest okej. Powinno być dobrze. Raczej. Ładowanie. Okej, spoko. Mam nadzieję, że przez to ładowanie nic mi się nie spierdzieli. Click here to run to the door. Listen carefully. If you hear breathing, hold the door shut. Aha. Zatrzymamy drzwi. Aha, okej, dobra. Kapuję, o co chodzi. Dobra, nie słyszę. Teraz szafę możemy sprawdzić. Muszę się przyzwyczaić do tej mechaniki. Chyba rozumiem, o co chodzi. Albo gra mi laguje, albo nie wiem, co się dzieje. Dobra, sprawdzamy teraz lewo. Nie słychać, dobra, jest ok. Następne drzwi. Nie słyszę, jest ok. Tyły. Nie słychać, ok. Drzwi lewe. Nie ma nic, jesteśmy czyści jak nie wiadomo co. Następne drzwi. Czyściutko jak u babci. Tutaj też. Dobrze, nie mamy ograniczonej mocy ani nic, to możemy robić wszystko, tak? Biegniemy. Nic nie ma, okej, spoko. Ogólnie gramy dzieckiem. Słyszałem coś tutaj. Czyściutko. Ogólnie to jest koszmar dziecka, jeżeli chcecie wiedzieć fabułę. Gramy aktualnie w koszmarze dziecka. To dziecko aktualnie leży w szpitalu pod kroplówką po ugryzieniu, ponieważ animatronik ją ugryzł. I teraz to jest ten koszmar, czyli błąkamy się po domu, uważając na straszne animatroniki. Jak mi coś wyskoczy, to nie ręczę za swoją dupkę, bo będę miał biegunkę. Dobra, sprawdzamy. Czyściutko. Niż u babci w kibelku. Okej. Za siebie jeszcze. Freddy sobie siedzi. Foxy'ego raczej nie będzie teraz. Ogólnie nie wiem, czy mi się nagrywa myszka, więc napiszcie w komentarzach, czy chcecie widoczny kursor myszki, czy nie. To się tego pozbędę, jak wam przeszkadza. Coś po mnie łaziło przed chwilą. Dobrze, dotrwamy, jest już 3 AM. Na razie jest czyściutko, nic nie ma, nikt nas tutaj... Mamy słynny wiatrak z pierwszej i drugiej części i trzeciej tak samo. Dobra, trzeba podbiec do drzwi, bo zaraz nam coś wyskoczy. Jakieś radio. Nie wiem, skąd to radio. Czyściutko. Nie, idzie nam jak po maśle teraz, bez kitu. Fakt, słyszałem coś w prawych drzwiach. Matko, widziałem go. Nie mogłem zapalić latarki przez chwilę, już myślałem, że po mnie. Ja pierdzielę. Chyba Freddy się... O kurka. To było mocne. Dobra, ja już sram, ja mam już kurde 2 wory kiślu zapełnione. Zaczyna się. Zaczyna się zabawa, ludzie. Zaczyna się sranie w gacie. Ja już nie mogę. Ja się już tak cykam, że po prostu zaraz u mnie... Cieknie już, no... Zobacz, u mnie wszędzie mokro już. Jak nie będę nic mówił, to znaczy, że jestem skupiony na grze. Jezus Marian, 5 AM, dawaj, dawaj. 6, 1 noc, dawajcie, dawaj. 6, ja tu sram pod nogi. 1 noc nie jest taka straszna, ale późniejsze to ho. Będzie taka masakra, że po prostu tutaj nawet ten... Krajofir nie da rady. Nie ma, won! Co się z tyłu pojawiasz? Nie odwracaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś przy... Pip! Potwierdzone info. Dałem radę przez 1 noc przejść przez żadnego jumpskera. Jestem mistrzem w tą grę. 4 dni do przyjęcia. A dobra. You know he is hiding again. Aha. Drzwi otwarte, tak? He won't stop until you find him. On nie chce się zatrzymać, póki ty go nie znajdziesz. Co? Siedzi sobie na kanapie, on jest wszędzie. Czyli muszę go... Helena, mam zawał! Jutro jest na inny dzień. Spoko, rozumiem. Ale dobra, zajmiemy się tym razem na odcinku, a więc to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, jak się wam podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, więc na razie. Bajo! Zapraszam do linków w opisie.